wcześniej, a ja później. Ty kwadratowo, ja potłucznie. Już ja zganiają stado owiec, żeby tak razem nie każdy sobie. Żadne wskazania, żadne domiary, liczą się tylko, tylko wymiary. I koniec, kropka, do dnia sądnego. Masz kochać Boga, bliźniego swego, by gdy do kresu drogi dobiegniesz, spocząć bliźniego. Niebie lub piekle, niebie lub... Byłem na Boga, mego pogrzebie, i było jakbym chował sam siebie. Myślałem sobie, Boże mój Boże, któż ci nie Boże, teraz pomoże. Nim się po moim rana zabliźni, już drogi bliźni o nowym myśli. Każdy się starał bliźni lepiej, gorszego Boga, ale ulepił. Nie ma w tym nawet niczyjej winy, mniej miał skrupułów, lecz więcej gliny. A że zostało trochę po Bogu, to niebo z piekłem dolepił z boku. I koniec, kropka, do dnia sądnego. Masz kochać Boga, bliźniego swego, by gdy do kresu drogi dobiegniesz, spocząć bliźniego. Niebie lub piekle, niebie lub... Żadne tu achy, żadne tu ochy, bogi to bogi, prochy to prochy. Waszego dobra po dobroci macie się uczyć, uczyć się złoci. Niebo i piekło bliźniego twego, to twoje piekło, to twoje niebo. I koniec, kropka, do dnia sądnego. Masz kochać Boga, bliźniego swego, bo gdy obudzisz w swym bliźnim wściekłość, rozwali niebo. I koniec, kropka, do dnia sądnego. Masz kochać Boga, bliźniego swego, bo gdy obudzisz w swym bliźnim wściekłość, rozwali niebo. Zostawi... Dla Pana i dla całej Lubelskiej Federacji Bardów był Kazimierz Grześkowiak? Może najpierw dla mnie. Dla mnie był wesołym, uśmiechniętym panem i taki odbór Grześkowiaka był w moich latach dziecięcych, dlatego że miałem okazję i przyjemność być na jego koncertach jeszcze jako mały chłopiec. Potem starszy Grześkowiak już to Grześkowiak mędrzec. Może nie, właśnie nie filozof, tylko mędrzec w kontekście tego, jaką sztukę uprawiał i jaką stylistykę sobie do tego swojego myślenia, w jaką formę ubierał swoje myślenie, czyli mędrzec. Postać o głębokiej wrażliwości i specyficznym spojrzeniu na rzeczywistość. I myślę, że tak podobnie jest trochę dla Federacji. Niewątpliwie jest bardem. Był bardem i dlatego jest zasadne, że Lubelska Federacja Bardów wykonuje piosenki Grześkowiaka. Zresztą chyba coś nas łączy stylistycznie, bo po koncertach Lubelskiej Federacji Bardów niektórzy zauważają wschodniość czy jakieś elementy ludowości, folkloru w naszej muzyce, które pojawiają się czasami zupełnie bezwiednie. I nawet po ostatnim koncercie, kiedy graliśmy program z piosenkami Grześkowiaka w studiu Agnieszki Osieckiej, potem w recenzji przeczytałem, że pewna osoba studiująca w Lublinie powiedziała, że klimat lubelskości jest odczuwalny w Lubelskiej Federacji Bardów, podobnie jak wcześniej u Grześkowiaka, a znała twórczość i jednego, i drugiego podmiotu wykonawczego. W waszym koncercie na pewno nie ma chłop żywemu nie przepuści, bo tak naprawdę my, publiczność, znamy najbardziej
ten utwór Kazimierza Grześkowiaka, a tak naprawdę nie wiemy, że był bardem, że był poetą, że był niezwykle wrażliwym człowiekiem opisującym rzeczywistość. Może nasze koncerty i ten program przyczynią się do tego, żeby poznać Grześkowiaka z innej strony, nie przez pryzmat chłopa, które żywemu nie przepuszcza, tylko właśnie przez pryzmat jego innych piosenek, przekomicznych czasami bardzo głębokich i wzruszających. Salonowy Świątek jest utworem, który polecam wszystkim do przeczytania, albo wiersz dedykowany żonom poetów, coś niesamowitego. Wszyscy to powinni znać, jeżeli mówią nazwisko Grześkowiak, powinni poznać także te wiersze.